Cześć, witam Was na moim kanale. Mamy piątek, w końcu przyszedł ten piękny, upragniony dzień. Dodatkowo Polska dzisiaj gra z Austrią, także mam nadzieję, zachęcony tym pierwszym meczem z Holandią, że wypadnie to naprawdę dobrze. Ale do tego zostało mi, jak patrzę na zegarek, jeszcze godzina 30 minut, a jeszcze muszę po piwko skoczyć do sklepu. Ale póki co raid. Mamy raida i teraz pomówmy troszkę o historii. Dla tych, którzy grają od dawna w tą grę, pewnie to pamiętają. To było gdzieś około 92 roku, kiedy Plarium zapowiedziało, że będą wojny klanów, że pojawią się wojny klanów w grze. No i czekaliśmy na to. Wzbudziło to dosyć duże zainteresowanie. Potem koło 2000 roku w końcu coś się pojawiło. Pojawiło się Klan versus Klan i był odbiór tego fatalny, absolutnie fatalny, ponieważ ludzie spodziewali się czegoś zupełnie innego. Kiedy słyszeliśmy wojny klanów, myśleliśmy, że tutaj będziemy z sobą rywalizować, że będzie to oparte na skillu, że będziemy mogli między sobą fajnie walczyć, a okazało się, że CVC było to w zasadzie, jak to się mówi, to były wojny portfeli, tego kto... Nie było to kompletnie oparte na tym, na skillu graczy, tylko na tym, kto jest w stanie więcej pieniędzy władować w grę, kto jest w stanie przez, nie wiem, jakiś czas więcej naoszczędzać zasobów i włożyć tego wszystkiego w tym okresie, kiedy mamy CVC. Także ludzie byli z tego mocno niezadowoleni, bo było to coś zupełnie czego, to było coś zupełnie czego inne niż tego, czego się spodziewali. Kiedy usłyszeliśmy te lata wcześniej o wojnach klanów. Ja pamiętam wtedy, jak pojawiło się CVC, zrobiłem film na ten temat, mówiąc, jak to mogłoby wyglądać. Ja wtedy, pamiętam, przytaczałem inną grę, w której coś podobnego było, czyli Star Wars Galaxy of Heroes, gdzie kiedy pojawiały się wojny klanów, to mieliśmy obszar podzielony na dwa, na połowę, tak? Połowa terenu była zajmowana przez jeden klan, czy jak, nie pamiętam jak się nazywał, drugi przez drugi klan. I każdy gracz ustawił swoją obronę w danym miejscu. No i potem przeciwnicy, atakując ten obszar, przechodzili przez kolejne teamy, tak, które broniły danego obszaru i się przejmowało kolejne obszary, aż do zwycięstwa tutaj. No i miałem nadzieję, że coś takiego wprowadzą. No ale wtedy też Plarium, widząc tą negatywną reakcję, czy wtedy, czy jakiś czas później, dali nam znać, że to nie są jeszcze wojny klanów, że to jest taki turniej, ale na wojny klanów przyjdzie jeszcze czas. No i mamy 2024 rok, dużo wody w Wiśle upłynęło i dzisiaj na social mediach raida w końcu pojawiło się coś, co mogłoby sugerować, że wojny klanów nadchodzą. Więc teraz wspólnie obejrzmy sobie ten filmik, który oni wrzucili na swoje social media. Także obejrzyjmy sobie, a potem pomówimy o tym, co tutaj można zobaczyć. Tak, się przygotować na walki w skali, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Czy mamy tutaj jakieś miasto, twierdzę, port? Tak, chwała czeka na tych, którzy są wystarczająco silni, żeby po nią sięgnąć. Jeszcze raz widzimy to miasto i nadchodzi to wszystko 10 lipca, czyli podejrzewam, chociaż nie, 10 lipca to pewnie będzie troszkę za późno na patch, ale zazwyczaj jak tego typu turnieje, eventy się pojawiały, no to był patch, a potem kilka dni później startowało, więc podejrzewam, że ten 10 lipca to będzie start pierwszego turnieju, pierwszych wojen klanów. Mam nadzieję, że to będą takie prawdziwe wojny klanów, nie coś takiego jak właśnie wygląda CVC, gdzie każdy sobie przechodzi jakiś obszar gry, albo ładuje książki, otwiera szardy. Wiecie, nie ma znaczenia, jak jesteś generalnie, za bardzo nie ma znaczenia to, jak jesteś dobry, bo nie rywalizujemy w bezpośredniej walce z innym klanem, a to jest to, czego gracze chcą.
czyli bezpośredniej rywalizacji z innymi klanami. Chcemy się zmierzyć z przeciwnikiem, chcemy zobaczyć, okej, okay, ty masz takich czempionów, tutaj wystawiłeś, to ja wezmę tych i staram się was pokonać i iść dalej. To jest to, czego oczekujemy. Więc spójrzmy sobie na to, co na tym screenshotach się pojawiło. Teraz miałem taką refleksję, jak się pokazał. O, ten obrazek. To mi troszkę przypomina King's Landing z Gry o Tron, z serialu. Tak, gdzie była ta bitwa, gdzie tam między innymi Ser Davos prowadził wojska Baratheona do ataku na King's Landing i tam tak tym się nazywało Szalony Ogień. Tam w każdym razie wysadzili tą całą flotę w py i wygrali tą bitwę. Tak mi to teraz przypomniało. Ale spójrzmy na to generalnie, co tak a propos, poza dygresją, spójrzmy na to, jak tu wygląda. Więc widzimy coś, to też może w grze przypominać Syntranos. Mamy ścieżki, tak tu widzimy tutaj post 1, post 2, czyli posterunki poszczególne tutaj na dole. I widzimy tutaj, mamy 0-1, czyli pewnie czy są obsadzone, czy nie. Więc podejrzewam, że może to właśnie działać na tej zasadzie, że mamy te posterunki, które obsadzamy obrońcami, no i klan, który przychodzi, pewnie nie wiem, jak to będzie działać, czy to będzie na zasadzie każdy ma swoją twierdzę, taką, gdzie przeciwnicy atakują, my obsadzamy, atakują, czy na przykład będzie na zmianę, że na przykład raz jesteśmy obrońcami, raz jesteśmy atakującymi i naszym zadaniem z jednej strony jest obronić naszą twierdzę, tak, żeby tutaj mamy stronghold, twierdzę na koniec, żeby tego kulminacyjnego punktu nie przeciwnicy nie pokonali, a raz będziemy atakować. Nie wiem, nie mamy na razie żadnych szczegółów poza tym, co tutaj się pokazało, więc pewnie przyjmijmy, że mamy obrońców, tak, obsadzamy obrońcami tutaj posterunki, a później przeciwnicy starają się pokonać. Potem mamy kolejny. Mamy tutaj tylko wieżę. Tutaj mamy Magic Tower, Defense Tower, tam na górze. Cofnijmy to. Magic. Nie wiem, jest to rozmazane, nie widzę, co tam dokładnie jest opisane. W każdym razie podejrzewam, że to mogą być wieże, gdzie mamy specjalne warunki. Jak tu mamy Magic Tower, no to możemy użyć tylko czempionów typu Magic. Defense Tower możemy użyć czempionów tylko typu Defense i tak dalej, i tak dalej. To byłoby bardzo ciekawe urozmaicenie. No i na koniec Stronghold, gdzie... Czyli tu widzimy post, mamy jeden. Czyli podejrzewam, to nie jest jeden champion, tylko jeden team. Tutaj już w tych wieżach mamy więcej. Tutaj mamy dwa teamy, tutaj też dwa. Czyli tutaj mamy trzy, o ile dobrze widzę. Więc możemy, nie wiem, kilka teamów wstawić. No i na koniec mamy Stronghold, gdzie już, o ile dobrze widzę, jest 18 teamów do wstawienia. Także 18 teamów trzeba pokonać. Jeżeli to będzie wyglądać w tym stylu, to ja jestem bardzo nahypowany na tego typu rozgrywkę. To by były prawdziwe wojny klanów. Prawdziwa rozgrywka między graczami, gdzie rywalizujemy między sobą, gdzie wybieramy nasze teamy, gdzie wszystko zależy od tego, jakich czempionów potrafimy tutaj wziąć, jakich ubrać, jak zmierzyć się, jak odpowiednio zmierzyć się z przeciwnikiem, z obroną, którą ktoś postawił w danym miejscu. Oczywiście, no na końcu ci, którzy wydają pieniądze, dużo pieniędzy, ci, którzy krakeni, tak, wielorybi krakeni, oni jasne, że zawsze będą mieli w takiej rozgrywce przewagę, ale tutaj trzeba liczyć na to, że z czasem będziemy dopasowywani odpowiednio, aczkolwiek wiemy, jak to działa. W CVC też nieraz klan z jakiś słabszy jest maczowany z absolutnymi strasznie mocnym klanem, z absolutnymi krakenami. Zresztą w tym CVC dokładnie tak miałem, gdzie byliśmy zmaczowani z klanem z pierwszej dwudziestki. Kompletnie nas rozjechali, nie mieliśmy jakichkolwiek szans, mimo że jestem w dosyć mocnym klanie i zazwyczaj
jesteśmy w stanie rywalizować. Więc wiemy, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ten matchmaking będzie też tak zrobiony, żeby nie można było tym manipulować, tak jak w tych obecnych różnych rozgrywkach, gdzie ktoś tam specjalnie przegrywa coś, albo się wymienia. No tu tutaj walczyli, bo kiedyś można było po prostu wrzucić, mieć kilka klanów, tak, i wrzucić tych najlepszych do rywalizacji z jakimiś przeciwnikami słabymi. Z tym walczyli, no ale ciągle są metody na manipulację tym, kogo mamy. Więc mam nadzieję, że tutaj ten dobór klanów będzie dobrze działać, no ale to jest, wiecie, to jest kwestia przyszłości. Więc co o tym wszystkim sądzicie? Ja, jeżeli to będzie działać tak, jak myślę, będzie to coś naprawdę fajnego, będzie to coś dla klanów angażującego, gdzie będziemy na przykład myśleć o strategii, będziemy wyznaczać graczy, okej, tych słabszych do przechodzenia tych posterunków na początek, bo tam pewnie obrona będzie słabsza, a tych najmocniejszych będziemy zostawiać na te mocniejsze miejsca, gdzie trzeba więcej przeciwników pokonać. To może być coś naprawdę, jeżeli będzie dobrze zrobione, naprawdę coś angażującego dla całego klanu, co nas jeszcze bardziej zmotywuje do działania niż Hydra czy Clan Boss, tak? Potrzebujemy nowych rzeczy i mam nadzieję, że to jest coś, co spełni oczekiwania. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, jakie macie pomysły na to, jakby to mogło działać, może zupełnie inaczej, macie inne doświadczenia, w innych grach widzieliście coś innego, co mogłoby tutaj się pojawić. Podzielcie się swoimi opiniami, a ja czekam. Ile nam zostało? 19 dni według tego, znaczy nie 19 dni. Mamy 21, no tak, 19 dni, bo mamy 30 dni teraz w miesiącu do tego i mam nadzieję, że będzie to prawdziwa bomba. Okej, ja już się żegnam, dajcie znać, co o tym myślicie. Mówi do was Samael. Cześć!